Okej, witam ponownie. Myślę, że wyłączymy ostatnią platformę. Przejdźmy więc do mapy. Przejdźmy więc do mapy. Okej. Chodźmy więc. Szukajmy dymu, czyli to będzie tam. Warto się rozglądać za znajdźkami po prostu płynąc, bo jest ich tutaj naprawdę ogrom. Ogrom. Atreusie, jesteś coraz lepszy, szybszy. Może kiedyś będę lepszy od ciebie? Jeżeli nie, to zawiodę. Kratos jest surowy, ale myślę, że chce jak najlepiej dla syna. Czujesz ten dym? To kolejna platforma. Kurde, żelazo. Mówisz o swoich czynach ze wstydem. Żałujesz, że ocaliłeś ich przed Odynem? Ja nie. Krasnoludy nie były uwięzione tak jak Lyngbak. Nie mogły odejść? I co dalej? Ich nowo wybudowane kuźnie zatruły ziemię z Svartalfheimu. Nie mogły jej uprawiać, więc musiały kupować żywność od Asgardu. Gdyby przestały pracować, pozbawiłyby się jedzenia. O, sprytne i okropne. I okropne. Nieźle to sobie wymyślili, co? Pełne uzależnienie. Nasiono Muspelheimu. Myślisz, że prowadzi do tej areny, na której już kiedyś byliśmy? Skąd taka myśl? Tak mi się przypomniało. Próby Surtra były całkiem fajne. Trening. Źle się bawiłeś? No, mniejsza z tym. Poszukajmy reszty nasiona i sprawdźmy, dokąd może nas zabrać. Teraz się przedostaniemy. Thank you.
Dobra, mamy skrzyneczkę. Zobaczmy. Prowadzić tędy i zmiękczyć tymi butlami, ale w sumie już jest za późno. Nic już tutaj nie znajdziemy, chyba nie. Okej. Jeśli można nazwać tak skromne zadanie wszystkim, to zaledwie kropla w morzu asgardzkiej okupacji. Musisz żyć z tym, co zrobiłeś, ale nie pozwól, by to cię złamało. O, a to dlaczego? Powierzono ci niewykonalne zadanie. Nie obwiniaj się za to, że mu nie podołałeś. Krasnoludy zapewne myślą inaczej. To niczego nie zmienia. Nie, ale to dobry początek. Gwoli przypomnienia. Wrok albo Sindri mogliby zrobić dobry użytek z tego naszego żużlu ze Svartalfheimu. Zostaje nam chyba. Wrócić do... Do krasnoludów. Tutaj już
już byliśmy. Okej. Okej, okej. Odkąd wyłączyliśmy platformy, powietrze wydaje się czystsze. Nic dziwnego. Dobrze, gdzieś tutaj była przystań, gdzie pracował ten nasz koleżka, co? Celu misji na pewno wcześniej czy później. Ups. Na pewno wcześniej czy później natchniemy się na niego. Może w końcu uda nam się uwolnić Tyra. Bo jakby nie patrzeć, to jest głównym celem naszego pobytu tutaj. Bracie, nie myślałeś, żeby tymi ostrzami podsmażać mięso? Nie. Skaziłyby je. A, przez ich magiczną aurę? Przez krew. A, tak. No nic. Kute żelazo. Zobaczymy, czy ta zatoka nie ma. Chyba widzę łzę Drasilu. Oczywiście. Stałe zwiększa obronę. Warto szukać tych znajdziek. Bum. Żelazo. Okay. Zmieniłbym skarpety. Co się stało? Są mokre. Wysk. Od razu wiedziałem, że to powiesz. To po co pytałeś? Nie jestem pewien. Wysk. Tak. Kiedyś wyschnął. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Szukamy Durlina. Byliście umówieni? Nie. Tak młody miał z nim rozmawiać. Ale nie widzę co? Tu kolejki chętnych. Masz do mnie sprawę, kolego? Myślisz, że przestraszę się uciętego ubału twojego pasa i podpiszę ten durny wniosek Estrida? Szukamy ważnego więźnia Odyna. Jest przetrzymywany w kopalni. Wiemy, że możesz nam pomóc. Skąd to masz? Jej też obciąłeś głowę, tak? Była moją żoną.
Jeser ja. Byliśmy ciekawi, dokąd się udała po fiasku rebelii. Fiasku? Patrz. Fiasku. Fej nie żyje. Jak większy. Na pozostałych też przyjdzie czas. Niestety, nie mogę wam pomóc w sprawie tego więźnia. Ale on wie, jak powstrzymać Odyna i wyzwolić Svartalfheim. Nie zamierzam więcej zazierać ze wszechojcem. Chwilę, jeszcze jedno. Trzymaj. Co to? Mandat. Za przewożenie gnijącej głowy w sposób niehigieniczny. Okay. Za dwukrotne wypowiedzenie imienia Wszechojca i... No. Za upierdolenie mi biurka! Mandat? Płacimy w terminie. Dobra. A teraz wypadł. No cześć. Której części zwrotu, a teraz wypad, nie rozumiecie? Mówiłeś, że nazywa się Deser? O, jasne. Dziękuję. Chyba. Okej. Okay. Hej, to nie jest mandat. Nie teraz. Szykuje się walka. Trzyma się ściany! Musimy go strącić! Ostatni!
Dobra, wracając. Durin chyba wskazał nam drogę. Krasnolud dał nam mapę. Tak jakby. No sam wiesz, jak od niego śmierdział. Ale to chyba droga do kopalni Zagorol. Aaaa! Dotyra! Durin nam pomógł. Nie każdy używa do walki topora czy strzał. Tak, bardzo mądrze. Go! Trochę tak jak... jak za czasów komuny. Jak powiedzieć coś tak, żeby tego nie powiedzieć. Okej. Czy my mamy tutaj ostrza chaosu? Mamy jakieś przysługi. Znajdź drugą część nasiona Muspelheimu. Zrodzeni z ognia. Zamknij nory Draugrów. Oczy Odyna. Powinno nam chyba bardziej rozglądać się za tymi krukami Odyna. Proszę bardzo. Tam coś jest. Tylko jak się tam dostać? Ta machina chyba może nas zabrać na szczyt. Może zobaczymy tam kopalnię. Ach, krasnoludzkie kolejki to cud techniki. Okej, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Kiedy będziesz gotowy, możemy pojechać kolejką. Tak, słyszałem. Dobra, tutaj mamy tą kolejkę. A tam na dole mamy prawdopodobnie jakąś skrzynię. Więc zobaczmy. Możemy wrócić? Możemy. Chyba mówiłem, że... Tylko przechodzimy. Okej. Mapa Durlina kieruje nas do kopalni. Po drugiej stronie biura widać górę. Może tam musimy iść? Nie zaszkodzi pozwiedzać. Oczywiście, że tak. Nie wiadomo, jak długo który był więziony, także kilka chwil w te czy we w te raczej nie powinno mu robić wielkiej różnicy. Okej. Ale my tutaj już byliśmy.
Tak, bo otworzyliśmy tą skrzynię. No cóż. Okej. Więc wracamy do kolejki. Chyba nie ma tutaj już nic do splądrowania. Tylko przechodzimy. Znowu. To jakieś żarty? Wynocha! Dobra, dobra, nie bądź taki ura bura. Jest to brama. Tam jest ta brama. Atreus wygląda na zmęczonego. Imię, którego nie chciałem usłyszeć. Nikt cię nie prosi, żeby się wypowiadał. Durlin. Nie musiał go wypowiadać, miał je wypisane na twarzy. Czy raczej wypalone na głowie. Wypalił Durlinowi ranę na głowie? Nieudane rebelie często owocują trwałymi konsekwencjami. To kapitan Odyna. Ano, w dodatku dzierży Gjallarhorn. Jest bardzo oddany sprawie. Bezkrytyczna wiara to bardzo niebezpieczna rzecz. To prawda. Bezkrytyczna wiara jest... Chyba jesteśmy. Bardzo chodź. Szybko tędy. Sprowadza na skrajności, a żadna skrajność nie jest dobra. W jakąkolwiek stronę by nie spojrzeć. Wiecie, uwolnienie Tyra może nas ocalić. Odyn chyba bardzo nie chce, żebyśmy go znaleźli. Kiedy Tyr będzie wolny i powróci jako Bóg Wojny, Odyn nie będzie miał na nas czasu. Jeśli Tyr ma odegrać rolę w wojnie, to zrobi. Mamy skrzynię. Chyba potrzebujemy specjalnego sprzętu. Co tutaj możemy z tym zrobić? Chyba nic z tego, bracie. Może wrócimy później. Też nie. Srebro. Okej, zobaczmy, może znajdziemy coś tutaj.
Jej, to chyba Dreki. Co tu się stało? Bądź ostrożny. Chyba nie żyje. Tak, na pewno nie żyje. Hej, ciekawe czy... Ojcze, uważaj! Szybki drań. Ogon, uważaj! Dobra. No to prawda. Jest strasznie szybki. Mam cię, draniu. Ah!
się! Mało brakowało. Bądź ostrożny, może ich być więcej. Szybkie wyprowadzony oddział cios. To ten Dreki zabił tamtego pierwszego. Okej. Płomień udręki. Jeśli tak, to oba zginęły przez swoją własną agresję. Okej, zobaczmy, co jeszcze może nam dać to miejsce. Tam w dole widzę kopalnię. To o nią musiało chodzić Durlinowi. Po lewej widać tory. Może będzie jeszcze jedna kolejka. Ojcze, a co jeśli nie tylko Tyr ma odegrać rolę w wojnie Odyna? Co jeśli my też? Wojna to nie jedyne wyjście. Jesteśmy powiedział bogami. Wojny, co? Lepszymi bogami. Chcemy powstrzymać Ragnarok. Pomóc ludziom. A co jeśli można osiągnąć to tylko wojną? Atreusie. Tędy do kuźni. Prosto i konkretnie. Tędy do kuźni. Do kuźni. Być może to jakiś dyskretny żart albo kolejny wyraz krasnoludzkiego oburzenia wobec rządów sprowadzonych przez Odyna nad Svartalfheimem. Czy dostęp do dokonany pod czujnym okiem Ciemiężcy to nadal postęp? Czy postęp dokonany pod okiem Ciemiężcy to wciąż postęp? Szanowny panie nadzorco, z nieukrywanym wstydem i smutkiem donoszę, że nie będę w stanie w całości zrealizować zamówienia na ten sezon. Przepraszam. Nie mam możliwości wykucia tak dużej liczby pancerzy z wymaganej przez pana jakości. Oczywiście wina za taki stan rzeczy leży całkowicie po mojej stronie. Mam nadzieję, że fakt, iż otwarcie się do tego przyznaję, sprawi, że potraktuje mnie pan wyrozumiale. Niestety, z powodu obrażeń odniesionych po niedostarczeniu w całości poprzedniego zamówienia, moja zdolność wytwórcza została mocno ograniczona. Pragnę z całym szacunkiem rzecz jasna zwrócić pańską uwagę na fakt, że kolejna kara fizyczna mogłaby jeszcze mocniej odbić się na wydajności mojej pracy. Z niecierpliwością czekam na pańską odpowiedź. Okej. Czyli na sobie. Nie tylko posłuszeństwo. Wymuszali. Po
pod rządami Oryna krasnoludy nie miały lekko, co? Tutaj dotrzeć potrzebujemy pewnie jakiegoś klucza. Dali widzę wesoło mieniącą się czerwoną skrzynkę. Jak się teraz do niej dostać? Na pewno nie tędy. Okej. Tu mamy zejście na dół. Okej, mamy to. Obgryzły tego chyba trolla. Małe dranie, co? Pamiętacie z... Tam coś ciekawego. Pamiętacie pierwszą część oryginalnej trylogii Jurassic Park? Tam były takie małe dinozaury wielkości kurczaka. One nie stanowiły wielkiego zagrożenia, będąc pojedyncze, jednak stanowiły dość spore zagrożenie, będąc w dużej grupie, i podobnie jest z tymi pełzaczami. Jak można dostać się do tej skrzynki. Możemy zeskoczyć. Tutaj nigdzie również nie możemy zeskoczyć. Może z kolejki? Musimy rozprowadzić te właściwe tory. Mały ten wagonik. Dobra, przesuń trochę w lewo. Może to wystarczy? Nie, w moje lewo. No, młody, come on. Dalej. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. No, gotowe. Runda druga. Zaczynamy. Powoli, powoli. Tutaj odblokowało nam się
Czekam na ciebie. Mam cię. Okej, tędy wracamy do wagonika. Okej, tutaj wróciliśmy do... Myślę, że potrzebujemy specjalnego sprzętu. Niestety. Na razie ta skrzynia zostanie nieotwarta. To przechodziliśmy tędy? Tak, tu walczyliśmy. Dobra, chyba pojedziemy dalej kolejką. Okej, wskakujmy więc. Ten mały kraken dał ci kamień. Kraken? A, Dieser. Tak, jest cały w glonach. Myślałem, że po powrocie pokażę go Brokowi i Sindriemu. Proszę. Dobrze. Przyszliśmy odnaleźć Tyra, bo nie ufamy Odynowi, tak? Jak się nad tym zastanowić, to wojna... O! Kiepsko trafił, co? Nie wierzę, że tu jakieś żarty? Za tobą! Uważaj! Coś niesamowitego, ale jazda. Rzeczy samej, braciszku. I Alfa! Okej, teraz zdobyliśmy na tym trochę srebra. Myślę, że dalszą eksplorację zostawimy już na następny raz. Dzięki za uwagę, dzięki za obecność na live. Wszystkie wcześniejsze odcinki znajdziecie na moim YouTubie, także serdecznie zapraszam. I co? I widzimy się w następnej części.
God of War'a. No okej, nie było tak źle. Więc widzimy się w następnym części. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czy to Krugodyna? No come on! Uwaga, do prawej! Trucizna z góry! Come on, nie skończymy tego dzisiaj, jak tak będą wychodzić z każdego rogu, co? Dobra. Teraz to już definitywny koniec tego odcinka. Zapraszam na kolejny. Czołem, cześć.